Zawsze mieliśmy z naszymi nauczycielami WF-u, a teraz mamy taką pierwszą z prawdziwymi piłkarzami. Jak wrażenia, słuchaj, te pierwsze? Co już zrobiłaś i czy rzeczywiście trudny ten sport, ta piłka ręczna? Jak dla mnie jakoś bardzo nie jest trudny i podoba mi się to. Zaciekawione bardzo, bo większość z nich coś trenuje, także na pewno coś im się przyda. Jest tu super inicjatywa, więc dlatego skorzystaliśmy z niej. Jesteśmy bardzo wdzięczni i no, jest to całkiem coś innego niż my prowadzimy na co dzień, także mam nadzieję, że dzieciaki wyniosą z tego bardzo dużo. Michał, jak samopoczucie w roli nauczyciela? Bardzo dobrze, zawsze chciałem się w tym sprawdzić. No, czyli się sprawdzasz, a wracając do Twoich WF-ów i tej szkoły podstawowej, jak to było u Ciebie? U mnie gdzieś tam było, że w szkole podstawowej też nas odwiedzali zawodnicy. Fajne przeżycie, na pewno to daje dużo dzieciakom gdzieś tam zapał może do nowej dyscypliny sportu, więc jak najbardziej. Powiedziałeś, że Ty też się spełniasz, to na czym będzie polegał Twój trening tutaj z dzieciakami? Mój trening, gdzieś tam koordynacja, rzuty, podstawy techniki, no gdzieś tam zobaczymy, jak dzieciakom będzie szło, w czasie realizacji to się okaże. Co jest najważniejsze Twoim zdaniem w tego typu akcjach? No oprócz tego, że się propaguje po prostu zdrowy styl życia tak naprawdę. Najważniejsze? Radość dzieciaków. Gdzieś tam zobaczyć ich uśmiechnięte twarze, to jest najlepsze, co może być. Fajnie z nimi potrenować, zachęcić ich do czegoś nowego. Dla mnie nie jest trudny, bo też na przykład gram w koszykówkę, w piłkę nożną i po prostu rzucanie piłką już jest dla mnie nowe. Ja chodzę na przykład na siatkówkę do OC Unii Opole i jeżdżę też oczywiście na różne zawody. I mam bardzo też fajne treningi i takie wysiłkowe bardzo. I też lubię bardzo atletykę i koszykówkę. Już masz jakieś osiągnięcia na koncie? Mam. No jakie? Na przykład mamy zawody kinderka, jestem w pierwszej lidze, więc... No to gratuluję, a Ty, Bruno? Gram w piłkę nożną w Football Academy, mamy już 3 wygrane tymbarki, gramy w pierwszej lidze i no nie mamy prawie żadnej przegranej na koncie, a w koszykówkę gram, no mam po prostu pasję, gram z tatą. Macie też już swoich takich sportowych idoli? Ja bardzo też lubię koszykówkę i moim takim wzorem na koszykówce jest LeBron James. Więc wow. bardzo mi się podoba, jak on to gra i jak poszerza swoje horyzonty w pasji. Dla mnie Robert Lewandowski i Steph Curry w koszykówce. A jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego u Was w szkole? Na co stawia się ten nacisk? Poza tym, żeby dzieci jak najchętniej uczestniczyły w tych zajęciach, bo to jest podobno najtrudniejsze. My lecimy cyklicznie, żeby każdy sport był jednak chociaż troszeczkę liźnięty, że tak powiem. Więc idziemy przez koszykówkę, siatkówkę, przez lekką, więc z każdego sportu mają chociaż trochę, ale tutaj z ręcznej mam nadzieję, że się troszeczkę podciągną. Natomiast to, co mówiliśmy, chyba najtrudniejsze teraz, zmobilizować dzieci do aktywności, do ruchu i do uprawiania sportu. Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo, może nie tyle, że zwolnień, bo u nas w szkole na szczęście tego nie ma aż tak dużo, ale no, zdarzają się takie dni, gdzie trzeba dzieci zachęcać. No i robimy co w naszej mocy. No, mam nadzieję, że nam to wychodzi. A tutaj takie zajęcia, to mam nadzieję, że jeszcze bardziej ich tutaj do tego pociągnie.